Cześć, witajcie, z tej strony Jacob, witam was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. No to jak, jesteście gotowi na zabawę sylwestrową, która już dzisiaj? Mam nadzieję, że tak, a dzisiejszy materiał ma troszeczkę humorystyczny akcent, ponieważ stworzyłem skład 11 alkoholi. Ale pamiętaj, jak nie masz 18 lat, to alkoholu pić nie wolno. A jeżeli masz ponad 18 lat, no to może z tych 11 alkoholi coś znajdzie się w twoim sylwestrowym repertuarze. Jak bramkarz, to zaczynamy od Lecha, moi drodzy. Jest tutaj nasz polski bramkarz z Ruchu Chorzów, który idealnie wpasuje się na to rozpoczęcie sylwestrowej zabawy. Teraz wchodzimy grubo, ponieważ Johnny Walker pojawia się na imprezie. I oczywiście reprezentowany jest przez Kyle'a Walkera z Tottenhamu. Jeżeli chodzi o obronę, to trzeba ją dobrze zorganizować, dlatego kapitan Morgan na pewno nam pomoże. A teraz Bell. Sy. Jedyne, co mi przyszło do głowy, to że czas bić dzwonami na alarm. Tak. Bo może na przykład zbliżać się już północ. Na lewej obronie tajemnicza postać Carles Mas. I niech was nie zwiedzie jego imię i nazwisko, które występuje w grze, bo on ma jeszcze jedno. Jak wejdziemy sobie na Wikipedię o tym właśnie zawodniku, mamy tam napisane, że jest on także Bacardi. Ty. Ale wiadomo, nawiązujemy do Bacardi. Czy ktoś się jeszcze nie domyślił, kto zajmie miejsce HPD? Jägermeister. Teraz czas na troszeczkę lżejszą, bardziej letnią atmosferę z limonką. Jest już korona na stole, a raczej w składzie. J. Daniels. No o kim mowa? Jack Daniels. Tutaj akurat Joshua. No ale to nie zwracajcie uwagi. Tutaj overall 56, ale zdecydowanie nie oddaje to wartości Jacka Danielsa. Chyba że w złotówkach, no to może. Ja wiem, że mamy tutaj pewien dysonans, jeżeli chodzi o pisownię. Natomiast wydaje mi się, że wymowa jest taka sama. Dodatkowo jest to człowiek z Rosji, więc nic innego jak Smirnow. No i tak się niektórzy będą tłumaczyli, co się stało dnia poprzedniego. Bostok, Bostok, Stok. Zakończymy delikatnie, ponieważ ostatnią kroplą do naszego składu będzie Carlo Rossi. W tym wypadku Giuseppe Rossi. Giuseppe. Jestem głodny, czyli pizza. Pizza na Sylwestra? Idealnie. A tak oto wygląda nasz pełen skład zawodników alkoholowych. No to co? Musimy go przetestować, moi drodzy. Jeden meczyk. I zobaczymy, czy upijemy przeciwnika. No ale czy on będzie na to podatny? No muszę powiedzieć, całkiem ciekawy brązowy składzik. My też raczej nie mamy za wysokich ocen, więc będą wyrównane szanse, tylko że on ma Batlanda i ma 100 zgrania. I to może mu znacznie pomóc. Ależ tu będzie impreza. Jager próbował zwalić z nóg przeciwnika. No, nieraz mu się już to udało na niejednej imprezie. Morgan, bardzo ładna obrona. Defensywa takie, jakie oczekiwałem. No i Lech łapie, zimna krew zachowana. Korona, czy zagra letnio, czy zagra z limonką, z posmakiem ideal... Oj, korona, ładnie. Ładnie tutaj zaszalał, jest szansa z rzutu rożnego. Bostok dostaje świetną piłkę, Bostok. On trzeba pamiętać, nie... Smirnow. Dobra, Smirnow, dobre zagranie do Ro... Czy Carlo Rossi to wykorzysta? Niestety nie, no to było za lekko, wino musi uderzyć mocniej. No i Rossi znowu teraz, Bostok. Smirnowa już znalazł, no Bostok i Smirnow rozumieją się, no praktycznie bez słów. I to jest największa zaleta właśnie tych dwóch zawodników, ale teraz fatalna akcja. I czy Lech... Oj, sweaty goal. Niestety. Smirnow, ale teraz świetne podanie do Rossiego. Rossi, druga szansa. Rossi, Rossi, tak jest, 1-1. I piękne wykończenie, jak dobre wino, 1-1. No, nie wiem jak ta impreza się skończy, ale na pewno będzie co opowiadać. Właśnie Jägermeister przy piłce. Próbował, Rossi, jeszcze mamy piłkę. Nie wiem kto tu powinien strzelać. Smirnow prosto, no, tego się nikt nie spodziewał. Jeszcze Jack Daniels i broni Batland. No ale że Smirnow nie wykorzystał swojej szansy i nie pokonał przeciwnika, to mu się rzadko zdarza. No i po pierwszej połówce muszę powiedzieć, że wszyscy dobrze się trzymają, więc mam nadzieję, że i ta druga pójdzie bez problemu. Poleż poprzeczka teraz, mieliśmy szczęście, że przeciwnik nie ustrzelił nam, bo był wysoki procent szans na to, że stracimy teraz bramkę. Na szczęście lecimy z kontrą i to może być zabójcze. Jeżeli tylko pomieszamy troszeczkę między naszymi zawodnikami... Ach, szkoda. No, dobre podanie, tylko czy był spalony? Czy Stok to strzeli nad bramką? To była idealna sytuacja, żeby Stok wykończył przeciwnika. To mógł być ten ostatni kieliszek, który zmieni wszystko. Ciekawe, bo akurat tego nie chciałem, żeby tak zrobił. Ale niech będzie. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Bramka? Nie wiem, kto strzelił. Kto strzelił? To jest Walker, Johnny Walker wszedł w to pole karne, jak tylko chciał, w 83 minucie. Nasz prawy obrońca, ale jakże mocny. Trafia bramkę. Ale jak tak dalej będzie grał, to na pewno będzie Johnny Walker Blue.
I to już jest powoli koniec tego spotkania. Jeszcze przeciwnik atakuje, ale kapitan Morgan. Uwaga, kapitan Morgan zaraz go zmiecie, tak jest. I Jack Daniels, piękny dribbling pomiędzy tutaj wszystkimi kieliszkami. No ale niestety teraz mógł to troszkę inaczej rozwiązać, żeby nie stracić bramki w ostatnim momencie, bo będzie mi przykro. Na szczęście po raz kolejny kapitan Morgan, na niego można liczyć. On zawsze pomoże, gdy trzeba. No i cóż mogę powiedzieć, jeżeli te oceny odwzorowują zabawę, jaka z nimi będzie, możecie próbować. No i moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek zabraliście z odpowiednim dystansem. Na koniec roku myślałem, żeby właśnie coś humorystycznego zrobić, bo jaki nowy rok, taki cały rok. Tak jest? Chyba tak. No ode mnie, moi drodzy, jeszcze wszystkiego najlepszego w nowym roku. Mam nadzieję, że wasze postanowienia noworoczne spełnią się, będziecie się ich trzymać. No i finał finałów, osiągnięcie co chcecie. Bo 2017, miejmy nadzieję, i dla was, i dla mnie, będzie niesamowity. Dziękuję wam bardzo za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia w nowym roku.